Dzień dobry. Witajcie moi drodzy w 11 odcinku Kup, testuj, powiedz. Witam Was Elżbieta na kanale Ela Rękodzieło. Spokojnie. To miałam, jak jeździłam na jarmarki, stwierdziłam, że będzie mi służyła jako podkładka, żeby nie zniszczyć nowego stołu. Dzisiaj testujemy naszą białą, super lekką masę zaprojektowaną jako zaawansowana formuła do użytku profesjonalnego i hobbystycznego. Elastyczna, wytrzymała, przyjemna, aksamitna konsystencja. Można używać do tworzenia wycisków z foremek, formować delikatne kształty w dłoni, na przykład płatków kwiatów. Nadaje się do barwienia w masie, malowania wszelkimi rodzajami farb. Na razie spokojnie testujemy to, bo jak wiecie, miałam to ekstra lekką i kicha. Zużyję ją, już zostało mi tylko pół. No i oczywiście nowe nabytki, czyli te nowe moje foremki do wycisków, które zakupiłam, już Wam mówiłam, w jakimś sklepie poprzednim. Oczywiście są Made in China, nie? No i zobaczymy, jak nam to wyjdzie. A jeszcze od Agnieszki, od mojej przyjaciółki, dostałam taką foremkę, też silikonową, do robienia cyferek w czekoladzie. I ona jest, jak widzicie, dosyć gruba, bo tak ma około centymetra. I niestety z tej masy nic mi nie wychodziło. Zostawało wszystko w tych rowkach tutaj, więc będę miała porównanie, jak się sprawuje ta super lekka. Odkładamy teraz sobie jakieś śmieci. Powiem Wam, że porobiłam super porządki. Super porządki prawie we wszystkich pudełeczkach, szufladkach, półeczkach, zakamarkach, prawie. Bo jeszcze trochę tam chyba zostało, ale już niewiele. Jeden karton w piwnicy. Wywaliłam mnóstwo rzeczy, bo na przykład robiłam też tak, że brałam do ręki wszystkie moje cienkopisy Stabilo. Jeśli któryś był już wypisany, szedł na odstawkę. Po co leżały wyschnięte? Nie wiem. Dobra, myślę, że powinnam też sobie wziąć, żeby to chować, ale tak szybko. Chciałam zrobić szóstkę, bo tą szóstkę już robiłam, ale super. Przede wszystkim, słuchajcie, faktycznie ta masa w rękach się klei. Ja zrobię jedno i zaraz wyjmę Wam tą drugą i pokażę Wam, jaka jest różnica. Jejku. No, mięciutka, fajna plastelinka, taka masa Fimo jak dla dzieci. Fantastycznie. Nie wiem, jak długo to trzeba trzymać, więc może mi podpowiecie, żebym miała też pojęcie. Nie za dużo też. Nadmiar trzeba zdjąć. Nie zależy mi też, żeby te cyferki były jakieś bardzo, 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 bardzo grube, ale dobra, odstawię to na bok i pokażę Wam tylko różnicę. Super lekka Davio. I proszę bardzo, biorę ją w ręku, ugniatam. No, a mimo wszystko, zobaczcie, już mam pełno na... I się cały czas kruszy. Mimo, że ja ją tu chcę ugnieść. Naprawdę, to zawsze jakiś kawałeczek się mi ułamie. No, ugnie się. No, niestety. Nie jest tak, że o, że ona mi się... Proszę, ile jest. No, także widzicie. Nie oszukiwałam. Schowam ją, bo się nie mogę na nią patrzeć. Zużyjemy ją na pewno, a ta, no po prostu,
Proszę, marzenie. Muszę sobie kupić jej więcej. Super lekka, bo te 100 gram to czuję, że będzie za mało. Czyli tak, szóstkę, jedynkę muszę zrobić. A co z tego będzie? No to będą cyferki do zegara, który już Wam wspominałam. Robię dla moich seniorów taki na kominek, stary, z kartonów tekturowych. Tak? Więc będą właśnie, zaraz będziemy wypełniać sobie te reliefy itp. Wezmę jeszcze tutaj tego jednego. Nie wiem, jak długo mam to trzymać, bo tamtą od razu wyciągałam, więc wyjmę od razu tą pierwszą, którą zrobiłam. No chyba, że będę musiała czekać jednak, aż stwardnieje. To jest naprawdę bardzo głęboka foremka i wątpię, żeby mi się udało. Nie, nie, nie wyjdzie. Czyli trzeba czekać, aż stwardnieje. Tak mi się wydaje. Więc zostawię. Przynajmniej w tej grubej. I weźmy sobie, pozbieram tą starą, weźmy sobie teraz tą z medalionami, bo jestem bardzo ciekawa. O Jezu, teraz mam wszędzie tą Derby. I zrobimy sobie te nasze panienki. Zrobię od razu trzy, sprawdzając, czy wszystkie mają taką samą twarz, bo nie wiem. Wygląda mi na to, że tak. Powiedzcie mi, jak ściągacie nadmiar. No. Ha, to już się prawie zrobiło. Jak zdejmujecie nadmiar tej masy, bo nie ukrywam, może na mokro. Ja jestem laikiem. Tyle, co wiecie. Tyle, co ile. Mam taki też do ściągania silikonowe, bo mi papierowa Liliana wysłała. I jest to u mnie, bo naprawdę w pracy już nie mam gdzie trzymać tego. Tu jest za dużo. To od razu dołożymy tu. No, na płasko. I tutaj weźmiemy. Nie za dużo, nie za mało. W sam raz. Zaśpiewaj, koteczku, jeszcze raz. No, i wyszło. Przykleiło mi się do... Nie, nie, nie. To tak, ja nie chcę, żeby mi się tu kleiło. Więc ja chyba muszę trochę podejść do tego, wiecie, ale może też za jakiś czas będzie ktoś oglądał, kto też jak ja robi to w sumie tą masą pierwszy raz. Przyzwyczaiłam się do tamtej i teraz tutaj ten nadmiar weźmiemy trochę. Może ta karta jest niezbyt dobrym pomysłem. Jest dalej za dużo, ale czy to jest lepszym? No, w sumie. No. Za dużo tej masy tu mam, za dużo. Oszczędzaj, Elciu, bo to kosztuje. Ale dobra, wezmę na razie w koszulkę, żeby mi nie wysychało. Potem przyłożę do woreczka strunowego. No dobra, jednak okazuje się, że silikon lepiej na silikonie.
wyrównałam. No dobra, teraz wyciągam. Robiliście to właśnie tak. Jest jedno, jest drugie i to najświeższe. Ups. No, tu się gdzieś trzyma, jest. Okej. Póki jeszcze jest takie do urobienia, to pozbędę się tych boków, czyli je ładnie wyrobię. Nie zrobiłam tego bardzo idealnie, ale słuchajcie, nie jest tak źle. Kamea gotowa. I tak, to są trzy jednakowe postaci popiersia kobiety, więc niech one sobie teraz pięknie schną. Ale jestem z siebie dumna. My wrócimy do naszej masy. Czy ona już... Myślę, że naprawdę jest za głębokie to i nie wyjdzie mi to tak do końca, jak chciałam. No właśnie. Nie. A jakbym wzięła na płyciej, czyli po prostu nie wypełniała tego całego, jakoś udało mi się pozapychać wszystko. Więc tak, tu są nasze kamee. I tutaj mam te ornamenty i boję się trochę, bo one też są bardzo głębokie z dużymi takimi, wiecie, ale powolutku. O, tu mi zostaje. Oj, tak czułam, ale zaraz wam pokażę, tylko nie przemyślałam tego zakupu z jednej strony, o, ale tu wiecie, o, tu w tym miejscu jest takie małe zaokrąglenie i też dosyć głębokie. No, tak myślę, że na pół centymetra na pewno. I w tym miejscu właśnie bardzo źle wychodzi. Liście wyszły całkiem ładnie. Zobaczcie, wyciąć, przeciąć i można wykorzystywać w kartce. Więc te listeczki bardzo mi się podobają. Jestem z siebie dumna. Nie wiem, jakbym to zostawiła, żeby to wyschło porządnie. Czy by to coś dało, ale no i znowu jestem na tym ślimaku i znowu muszę tego ślimaka, no nie da się go tak wyjąć ładnie, przynajmniej ja nie dam rady, ale słuchajcie, no jakie to ma, wyszło, mam dwie, mam, dobra, nie, wow, super. Muszę chyba ciemne tło, żebyście widzieli. No i teraz to. Ostatnią. Powolutku. Niech to sobie tutaj... Muszę bardziej wyciskać. Aha, trzymam dociśnięte do biurka to, czego jeszcze nie wyciągam. Mocno dociskam, a resztę wysuwam. Czekajcie, ja muszę... Wiecie, wpaść, jak to wszystko ma. O, no. Jest. No nie, no. Wyprostuj się teraz na płasko. Nie jest tak źle. Kurka wodna. No ja jestem oczarowana. Ja wiem, że wy to już robiliście dawno. Ja nie. Dla mnie to są takie pierwsze podrygi. Wiecie. No i teraz... Co z tą? Już trochę przeschła. Ona dosyć szybko wysycha, ale
A ja ją chyba jeszcze zostawię całkiem, żeby ona wyschła. Boję się, że znowu mi popęka. A już kolejny raz chyba z niej nic nie zrobię, bo już będzie za sucha. Wiem, że to można malować, tak? I można barwić. Barwić można. Barwić. Czy do tego barwienia może służyć glicym Magicals? Kurczę i spróbuję. Ale wiecie, jak spróbuję? Wezmę sobie pędzelek. Czekajcie. Dobra, mam pędzelek. I wezmę sobie te moje kamee. I chciałabym, żeby tylko postać kobiety, czyli to, co jest najbardziej wgłębione, było w jakimś kolorze. Pierwszy mam jakiś złoty. No dobra, wiem, że to jest proszek. Ale jeśli ja go nałożę na dół, a potem nakryję masą, czy to coś wyjdzie? No dobra, maluję się. Mam nadzieję, że nie zniszczę sobie. Czego? Nie zniszczę sobie foremki, ale zrobię tylko na jednej. Dobra, ja to pomalowałam właśnie tym złotym proszkiem Magical Glitz. Ha! Ciekawe, czy on się tak zachowuje na wszystkim, bo szukałam długopisów do złoceń teraz, słuchajcie, żeby robić sobie na ekoskórce, na junk journalach i albumach napisy i nigdzie teraz nie ma. Dobra, teraz szybko. Masa. Super lekka biała. Już ją zapakowałam. Bierzemy malusieńko, malutko i wypełniamy tą jedną naszą kamę. Tak? Może jeszcze ciut. Ok, i wkładam na dno. Dobra, idealną wielkość wcięłam. Zamykamy na gumkę. Do woreczka spłynowego. Odciskamy powietrze. Ja się tak bardzo boję, żeby mi to nic nie powysychało, ani w poręce, ani wiecie w tym. No i teraz podociskajmy to. I weźmy nadmiar, żeby ta kamea była naprawdę ładna. O, teraz mi wyszło idealnie. Zostawię ten kawałeczek na chwilę. O, teraz powinna wyjść. Nie mam żadnych. Pięknie mi wyszło. Odczekamy chwilę. Odczekamy chwilę. Jeśli to się nam zrobi, to słuchajcie, bajera. Jest jeszcze taki wiecie, jaki to kolor. Kurczę, showstopper. Kurczę, czy tu są gdzieś kolory popisane? Jest, Glitzy Gloss. To jest show. Stopper koper. Stopper koper. A koper to koper. Koper, no. No, zielony, nie? Że dzisiaj wieje wiatrzysko. Dobra, to ja tak przyklejam to i powolutku wyciągam. No nie. Wyszła tylko trochę zabarwiona. Wyprostujmy ją. A reszta została, więc muszę to zmyć. Także chusteczką taką do dezynfekcji. Wyszło mi tu wszystko. Jak już widzicie, foremki, wyciski z foremek już powyciągane mam wszystkie. I teraz pokażę Wam może tak bardziej dokładnie, żebyście widzieli. O, jest bardzo ładnie wyszło. Wiadomo, że w niektórych miejscach mam, o, takie,
niedociągnięcia, gdzie wystają te wszystkie krawędzie, ale to można ładnie wyciąć nożyczkiem, wyszlifować pilniczkiem, tak mi się przynajmniej wydaje, i będzie ok. Więc ten odlew wyszedł mi bardzo ładnie. Trochę trudniej pracowało mi się z tą foremką, z tym ornamentem, ponieważ tutaj, jak Wam mówiłam, są takie dwa ślimaki głębokie na pół centymetra i to mi się źle wyciągało w ogóle, ale może jak zostawię bardziej do wyschnięcia, to wyjdzie idealnie. Muszę bardziej się starać o przetarcie tych krawędzi równo z krawędzią foremki, żeby nie wychodziło mi te takie fajflocle od tyłu, ale to jest kwestia wprawy. Pamiętajcie, pierwszy raz w sumie. Tu są moje kamę i to jest ta malowana i zobaczcie, trochę dodałam innej masy i to się trzyma, także można sobie pomalować i z tej resztki zrobiłam taką małą płaściutką, tylko trzeba będzie powycinać trochę do jakiejś kartki, ale też wyszły całkiem fajnie, więc nie ma się co szczypać. No i teraz odwrócimy to w tą stronę. O, no i teraz te foremki do czekolady, wysokie prawie na centymetr. Jako tako wyszła mi szóstka. Jako tako, bo też nie jest równa. Te krawędzie nie są równiaste. Jedynka wyszła paskudnie, bo chyba też źle docisnęłam do środka, ale nie robiłam ich właśnie na całą wysokość, tylko dociskałam kulką tak do połowy wysokości foremki. I myślę, że jeśli teraz wszystko ładnie powkładam, podociskam porządnie i zostawię to do wyschnięcia, to wyjdą mi idealne cyferki. Mam nadzieję. To była moja pierwsza zabawa i co ja mogę powiedzieć? Na pewno odłożę to. Na pewno nie polecam Wam, jeszcze wezmę trochę wyżej, masy Darwi Extra Light, bo jak widzieliście, nie da się jej formować, jest po prostu, kruszy się, jest do kitu. Na pewno polecam Wam masę super lekką białą, wpakowaną w ten foliowy, srebrny woreczek, bo jak widzicie, wprawna ręka, doświadczenie może dać nam super fajne efekty i na pewno będziecie się nią fajnie bawić. Ja jeszcze sobie je pokoloruję, ale to już wiecie, tak dla mnie, zobaczę, bo się da, co z tego wykonam. Czy polecam Wam foremki, które miałam? Kamea jak najbardziej. Ta foremka jak najbardziej. A ta foremka z tymi ślimakami tutaj, no jak widzicie, też się da, ale te ślimaki trudno mi wychodziły i nie są idealne. Ale słuchajcie, no zabawa jest przednia, więc polecam Wam to do sprawdzenia, do zakupu, a na dzisiaj się z Wami żegnam. Dziękuję Wam za dzisiaj. Polecam się na przyszłość. Pa, pa!